Seminarium to jest miejsce, gdzie są formowani kandydaci na przyszłych kapłanów. Szkoła życia. Dom, miejsce, przestrzeń, spotkania, odkrywania, przeżywania swojego życia i życia z Bogiem. Kiedy wybierasz tą drogę, ona cię jakby naznacza na ten czas, kiedy tu jesteś. A ludzie dzisiaj lubią być tymczasowo, chwilowo. Powoli, powoli, małymi krokami próbuję formować się i odkrywać swoje powołanie. Czas piękny, a zarazem trudny. Piękny, bo poznawanie Boga, drugiego człowieka, ale też trudny, bo poznawanie siebie. Za dużo bym mówić, żeby wytłumaczyć, czym jest seminarium. Jak tłumaczę moim uczniom, czym jest seminarium, to zawsze mówię, że to jest szkoła dla księży. Najważniejsze w seminarium dla mnie to zachować normalność. To jest podstawa. Jakby dom ten ma też kształtować naszą osobowość, naszą przyszłość. Jeżeli to jest właśnie dar kapłaństwa, to idziemy tą drogą, a jeżeli nie, no to idziemy inną drogą, którą Pan Bóg nam wskazuje. Po prostu jednoznaczna decyzja. Dla mnie ważne jest to, aby każdy, który w tym domu jest, który jest uczniem Chrystusa, spotkał go i stał się jako chciałbym, żeby dla ucznia był najważniejszy mistrz, czyli Chrystus. Przede wszystkim trzeba zostać powołanym przez Pana Boga, a dalej współpracować z Jego łaską. I to jest podstawa. Ze świata i dla świata. Klerycy się angażują. Myślę, że to jest tak na zasadzie, tak jakby to był drugi ich dom. Pogrzebać w ziemi, ubrudzić ręce, módl się i pracuj. Ostatnio myślałem właśnie na temat pracy w ogrodzie, że to jest pierwsza praca, o której Pan Bóg powiedział człowiekowi. Także musi być w tej pracy coś wyjątkowego. Każdy z nas przede wszystkim jest człowiekiem. To, że ktoś jest klerykiem, może ma więcej zobowiązań, większą odpowiedzialność, ale niczym się nie różni od drugiego człowieka. Jakbyśmy się zapytali na przykład grupy dzieci w przedszkolu, zdecydowanie większość by odpowiedziała, że jest to po prostu młody ksiądz. Myślę, że za dużo ludzie o nas nie wiedzą. Będzie fajnie, ale super, będę miał kolegę księdza, nie? No my czekamy, aż tego ślubu nam udzielisz, albo będziesz mógł ochrzcić nasze dziecko. Wow, ksiądz może być normalny, ksiądz może być fajny. Pytają, jak tam żyje i czy w ogóle żyje. Po coś tam się wybrał. Część znajomych, z którymi się przyjaźniliśmy i przyjaźnimy do dzisiaj, no to ich to za bardzo nie zdziwiło. Niektórzy jeszcze nie dowierzają, że tutaj jestem, ale w jakiś sposób rozumieją to. Co tam w seminarium? Wszystko okej? Okay? Czuję, że to jest to? A ja wtedy mówię, tak, to jest to. Wow, super. Ciekawe sformułowania padają na lekcjach religii. Bóg ksiądz, proszę pana księdza. Klerk jest osobą, która rozpoznaje to powołanie i pragnie iść tą drogą ku kapłaństwu. I kroczę drogą ucznia Chrystusa. Koniec formacji nigdy nie nastąpi, ale tej takiej w seminarium, no to z momentem święceń. Podstawą jest relacja z Panem Bogiem. I myślę, że ludzie oczekują od kapłanów, żeby odkrywać Pana Boga. Będziemy się cieszyć z gorliwych, nowych i odpowiedzialnych kapłanów. Zawsze otwarty, zawsze z pomocą. Myślę, że każdy ksiądz na swój sposób jest dobrym księdzem. Otwartość na drugiego człowieka, na przyjęcie woli Pana Boga oraz to, żeby być po prostu szczęśliwym i dla drugiej osoby. Miłość na pewno każdej osobie nie jest obca. Kleryk czy ksiądz ma tą miłość świadczyć, prawda? I to świadczyć wszędzie, gdzie się jest, prawda? Miłość równa się Bóg i Bóg równa się miłość. To mnie przemawia definicja świętego Tomasza. Miłość to pragnienie dobra dla drugiego człowieka. Wydaje mi się, że nie wszyscy są świadomi tego, jak Bóg nas po prostu kocha. Czuje się tą miłość, która poprzez modlitwę czy nawet ciszę ładuje nas tą pozytywną energią. Dzisiaj bardzo często miłość myli się z pożądliwością. Dobry czas spędzony w seminarium, dobra formacja. Każdy z nas ma inne doświadczenia, doświadczenia domu. Gdybym nie spotkał dobrych księży na swojej drodze, to by mnie tutaj nie było. Eucharystia to jest szczyt każdej modlitwy. Charakteryzuje ją to, że właśnie możemy Pana Boga spotkać tak osobowo, realnie. Liturgia to czas,
w którym otoczenie zewnętrzne pozwala mi doświadczyć wewnętrznego spotkania z Bogiem. Tradycja, stałość, coś, co już jest od wieków przyjęte, teologicznie sakrament. Ukojenie dla ciała, dla duszy, to jest coś pięknego. Oprócz relacji jest też pokarm eucharystyczny. To ma przynosić dar przed ołtarz. Dzięki takiej modlitwie możemy wszyscy razem wielbić Boga. Bez tej modlitwy no, ten dzień jakiś jest inny. Tak naprawdę moc modlitwy odkryłem dopiero w seminarium. Jak Pan Bóg może mnie przenikać, jakiego rytm może stać się rytmem mojego życia? No, to jest takie sakrum indywidualne, prawda? Rozmowy z Panem Bogiem i refleksje, które przychodzą na koniec dnia. Bo różne chwile przychodzą na człowieka, ale właśnie podejmowane z Jezusem stają się łatwiejsze, prostsze i codziennie człowiek zaczyna od nowa. Wszystko składa się na piękną też harmonię, na to, przez to też piękno Boga. Kaplica jest najpiękniejsza. Super jest. Oj, dużo w tej kaplicy się działo. Ale przede wszystkim spotkanie z Panem Jezusem i modlitwę. Niesamowita moc adoracji Najświętszego Sakramentu. To jest chyba jedna z najpiękniejszych modlitw. Chyba nigdzie się nie czuję tak swobodnie jak w kaplicy. To jest miejsce wyjątkowe. Serce tego domu. Tam się dużo rzeczy zaczyna i kończy. Musimy dążyć do doskonałości, prawda? Życie jest wyzwaniem, zadaniem, a z drugiej strony też przeżywaniem tego, co niesie każdy dzień. Życie jest piękne. Życie stawia przed nami wiele trudności, które możemy przezwyciężyć w relacji z Panem Bogiem. Bo łatwe, gdy idzie się z Panem Jezusem, trudne, gdy idzie się za swoimi decyzjami. Życie dostaliśmy od Boga. Życie jest ciekawe. Żadna ścieżka życia się nie powtórzy. Szczęść Boże! Budynek bez osób nie żyje. Jak można cieszyć się z 90 chłopa w jednej chacie? Bardzo ważna rzecz, potrafić przebywać z drugim człowiekiem. Potrzebujemy życia w stadzie, czyli we wspólnocie. Bez tej wspólnoty i bez bycia z drugim człowiekiem to wszystko nie ma sensu. Bez odkrywania w drugim człowieku Pana Jezusa. Każdy w sobie ma zawsze zaczątkę dobra. Nasze lokalne społeczeństwo jest najpiękniejsze. Wspólnota to jest jedno. Po prostu trwać przed Jezusem. Cieszy wspólnota, cieszy taka relacja z Panem Bogiem, jaką się ma. I taka radość, jaka panuje często. Częste wybory, które towarzyszą nam na każdym kroku. Jezus nigdy nie powiedział, że będzie łatwo. Świętość nie jest dla wybranych, jest dla każdego. Każdy człowiek, który podejmuje drogę wiary. Każdy człowiek, który idzie za Jezusem. Każdy człowiek, który chce zostać mężem, ojcem, mamą, żoną, uczeń. Który wpatruje się w Jezusa, który poznaje Go, jest odważny. Zdecydowanie kawa jest bardziej pomocna w życiu zakonnym. Co kto lubi? Tylko z mlekiem. Ale jedzenie też jest ważne. O kurka. Radość wypływa z tego, jakim człowiek jest, prawda? I to dąży się do pełni szczęścia po prostu. To jakby wyróżnia. Włączona pralka, a w niej biała koszula i czarne spodnie. Nie wiem, jakby wywiesili wielki plakat po prostu. To jest kobieta. Wstęp zbrojony. Wstawanie o godzinie 5 jest strasznie trudne. O 6 zresztą też. Wystarczy spojrzeć w lustro, jest beka. Dużo tych rzeczy było. Ale znalezienie na pewno pralki w swoim łóżku było zabawne. Być sobą, być normalnym, prawda? Nie dziwaczyć. Dziękuję, że jesteście.